Siemaneczko, z tej strony Browar, zapraszam już na kolejny odcinek na samym starcie. Moje nowe kolczyki, 10 luda, 6 miecze, niebieskie, 8, wiem, są słabe, ale naprawdę kurwa, znaleźć kolczyki z niebieskiej quest dzisiaj, szukałem już tydzień i niczego lepiej nie było i dałem za nie i tak kurwa w chuj za dużo, 200 kaka zadałem za nie. Według mnie to było fuj dużo, ale nie wiem. Okej, zakładamy. Moc się zwiększa. Jako, że chcę ją zrobić coś troszkę podkryta. Branza z niebieskich łez już daje szósteczkę. Tutaj w kolcach mam piąteczkę, to jest jedenastka. I w bucikach dojdzie dycha i będzie 21 nakryta. A czemu ja kurwa nie mogę założyć tych butów? O kurwa. Będę je musiał spalić, kurwa. Moment, zaraz to obczajmy, otwórzmy sobie hematy. 53 hematy, 69 run. To jest to, co dzisiaj wydropałem. Otwieramy hematy. Okej. Nawet nie wiem, co leci wyjebane. Chcę, żeby bodzio było, bo chcę sprawdzić, co jest potrzebne. Dobra, najpierw rada. Rękawica. Rękawica, buty wiatr. Dobra, kurwa, bierzcie sobie to gimbusy pierdolone. O kurwa, najebało, 9 zmianek. Z tymi pedekami to też, no chuj mi to kurwa. Weźcie sobie gimbuski, weźcie sobie. Przydadzą się wam. A co, mi to jest niepotrzebne, a im to się przyda, to czemu by nie? Kurwa debilu, nie klikaj mi handlu. A wykrywacz, a chuj, nie będę je wystawiał po te 300 000, czy ile kurwa, wejście se to w pizdę. Przynajmniej będzie na filmiku, że coś się dzieje, nie? Że tu kurwa jacyś niby fani są, nie? O kurwa, dobra. Kilka wykrywaczy na glebę. Ziomki się zbierają. Na sam koniec jeszcze pedek. Dobra, sprawdźmy, co trzeba, żeby spalić moje probuty. Biała perła i leki z plusem. No dobra. Zajmiemy się tym. Okej, rzućmy na razie i buty, i to na sklep. Dodania też. Zmianki. Może staleczkę, albo chuj ze stalką na razie. Jeszcze naszyjnik jakiś czas kołować. To idzie sklep, to idzie sklep. To jest moje, to idzie sklep. Wielki wacek, tym razem się nie pomylę. Patrzę, czy jeszcze coś. Dobra, tyle by tego było. Okej, na razie. Okej, spróbujemy się pobawić. Świeżo kupiona, czysta sokoła dziewiątka za 170 kaka. Mamy 4 boniki, no i spróbujmy coś włożyć. Takiego, żeby ją chociaż już ciut drożej sprzedać. Pierwsza zmianka poszła się jebać. Znowu nic. Jakiś DT, diabły, czy coś w tym stylu. O, najlepiej jeden noż, żeby włożyć. Kurczę, no nic nie chce wchodzić. No, w sumie ciekawe. Inteligencja, siła. A ciul, zostawię i sprzedamy ją za 220 i tyle. Okej, bijemy się tu z gadzinką. Gadzinka akafubu. Dobra, jest szmata ta gadzinka. Pamiętacie, jak kiedyś mi WPK biła? Teraz nam z powrotem znowu spot próbuje odbić. Tylko na razie bez większych efektów jakoś sobie dajemy radę tutaj. O, dała mi kryta. O, to teraz kobieto. Pyk, obdloda i gleba. Kurwa, akurat już nie była na agresywnym. I
to ją uratowało. Gdzie jest ta gadzinka szmata? Tej muszę zlinkę zajebać. Kurwa, te małpy mnie kurwa kleją. Diabli. Wybijcie te małpy, bo kurwa macie. Te małpy gryzą jak diabli. Okej, okay, zarzućmy sobie zwinkę, gadzika zaraz podejdzie i wpierdol rypnie. To jeszcze zwinkę. Dobra. Pizgemy, pizgemy. Poszła. Jeszcze na agresywnym dodatku jest. Jest na agresywnym chyba. W sumie nie wiem, czy na agresywnym, chyba nie była na agresywnym. Jakby tak z niej itemy wleciały, ona ma za naprawdę zajebiste EQ, także byłoby co zbierać, że się tak wyrażę. Okej, okay, zaraz będzie znowu próbowała, jeszcze nagram tutaj ostatni jej atak, mam nadzieję, że nas nie podeda. Oj, chyba szamankę wyjebała. Pyk, pyk, sporo bije, naprawdę dobra jest, jest dobra bez dwóch zdań. O, poszedł krytyk, drugi, kurwa, uciekła od kulki. I znowu widzieliście, i tak ucieka nam dosyć często. Tutaj trzeba zwinkę zarzucić, bo jak smok ma zwinkę, o kurwa, ale mi zajebała kryciora. Oj, 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 no dobra jest, ale mimo, że jest dobra, to nie poddajemy się. Ale ona tam ekuba kosmos, rany boch, te święty, ma strasznie dużo do magii. Zaraz ją te małpy powinny zabić. Gdzie ta gadzinka? A, tam jest. Kurde, tu, chodź, 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 chodź! No i teraz znowu się zbufuje i pompy nie będzie. Jestem ciekaw, co ona tam za EQ ma, bo naprawdę EQ to jest kosmos. Kurde, krytyki mi nie chcą siadać, jej. W sumie jej, jak krytyk siądzie, to już jest masakra, naprawdę. A tak, o. Widzieliście? Poszedł krytyk, nie zdążyłem się nawet uleczyć. Strasznie szybko napierdala w tą klawiaturę, bo ja aż kurde nie jestem w stanie się uleczyć. Tak szybko napieprza pomiędzy zmianą tych skilli. Czekaj, tej czas zwinkę zarzucić. Okej. Okay. I czekamy. Fajne takie zadymy są, nie? Tutaj w tym lochu. Okej, okay, ostatni atak i kończymy. Bo nie będę przecież pół dnia nagrywał, jak bijemy jakąś gadzinkę. Pyk, poszedł krytyk. O, o, o! Okej, okay, po dogadaniu się z gadzinką dropię sobie godzinkę, potem ona sobie wchodzi i wszyscy są zadowoleni. Nawet mi bufła gadzina. Także bardzo, bardzo mnie to cieszy, że my się dogadali. A tak to byśmy się tam bili, bili i na co, i po co to komu potrzebne. Nie? Także... Chyba tyle. Na razie nie ma co tu więcej dyskutować. Trzeba dropać, a tego wam już nie będę pokazywał. Okej, okay, dropła muszla. Gdzie ta muszla jebana? Tu. Otwieramy. O, znowu była pusta, kurwa. Ładną mam obstawę, co? Jeszcze mi bufa, kurwa, gadzinka. Najpierw by się pizgali, teraz bufa. No ładnie runów dropłeś. Okej, okay, widzę, że tutaj widzicie, zaczyna się tłoczno dość robić. I coś mi się wydaje, że zaraz gadzinko będę się pizgał na nich dwóch. O, kurwa. Zaczyna się ciekawie robić. No dobra, jak będziemy się pizgać, to wam to nagram.